Raz, raz, sykała fon, ją na tym bicie cały czas, ziom. Pierwszy rap kawałek, oczekiwania małe. Poznański przekaz prosto z serca Warszawy. Miał być Harry Potter? Ha! Nie ma sprawy. Sprawdź to, 500 milionów sprzedanych kopii. Więcej niż wyjaraliśmy w życiu liści konopi. Równo pół miliarda pykło, weź ogarnij skurwysynu. Przecież tylko Biblia narobiła tu większego dymu. Gdyby moje słowa były choć w połowie tyle warte, zbudowałbym sobie zamek pod płot z Hogwarte. Ma w tym zajebistym zamku wieczorami ja i ona, moja czarująca, śliczna, magiczna Hermiona. Myślałem, że Brytyjka to nie głupia i ma klasę, że to ceni, że ma zamek, kawał lasu, że ma basen. A wytyka ciągle mi, że jestem łysy i za chudy. Przynajmniej nie noszę okularów i nie jestem rudy. Nie dam sobie w kaszę dmuchać nawet takiej wiedźmie. Jeśli chcesz dysować, no to kurwa lepiej wiedz, że moim skromnym zdaniem ciut higieny ci się przyda. Zawsze gdy zdejmujesz majtki, wyskakuje łeb Hagrida. Dobra, zamiast czarownicę rozdziewiczać, biorę miotłę między nogi i nakurwiam Quidditcha. Nie znam zasad, jestem tu po to, by robić gnój. Pędzi na mnie zawodników rój. Dobra, lecę w chuj. Szczerze to pomysły pokończyły mi się szybko. Miałem być raperem, a tu raczej będzie Lipton. Z całej sagi tylko 4 książki przeczytałem, a na filmie siedząc w kinie przysypiałem i chrapałem. Dobra, cały szwindel i tak chyba wyszedł na jaw. Ja tu sobie tylko robię jaja. Prawda jest kontrowersyjna i nic tego nie zmieni. Od zawsze wolałem władcę pierścieni. A tak serio, czarowanie to bardzo ciekawa sprawa i autorce całej sagi w sumie należą się brawa. Podobno rozmawia z postaciami z książek regularnie, zwłaszcza gdy jej czas się dłuży albo gdy się czuje marnie. Mi też wolno chwile lecą, chyba właśnie stuknął miesiąc, odkąd sam tu siedzę w domu. Nie mam ręki podać komu, aż chciałoby się zawołać. Przybądź nam z pomocą Harry, bo z tej czarnej dupy mogą nas wyciągnąć tylko czary. Każdy może porozmawiać z najmądrzejszą część o siebie i zapytać o poradę, gdy się wszystko wkoło jebie. Ja od dzisiaj się nie boję, a od jutra robię swoje. Jeśli trzeba, to do maja będę co dzień robił jaja. Sam se wyczaruję rym piosenkę albo wiersz, ty też możesz, a jak nie wiedziałeś, no to teraz wiesz. Po co ci bohaterowie, drogie efekty specjalne, skoro twoje życie może być wystarczająco fajne. Kiedy sam ze sobą w ciszy wytrzymać nie umiesz, właśnie wtedy, w chwilach biedy. Sami musimy zrozumieć, co jest ważne oraz jakie potencjały w sobie mamy. Chociaż dookoła chaos, sami sobie radę damy. Dobierz właściwe zaklęcie i wypowiedz je starannie, byśmy jakoś wytrzymali na domowej kwarantannie. Wszystko minie, wirus zginie, nic nie będzie trwało wiecznie. Jedno co mi pozostaje, to pozdrowić cię serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.